ta sylwetka te same niezbyt harmonijne proporcje. Wierzyć się nie chce, że na opracowanie tego modelu wydano ponad 160 milionów dolarów. Naprawdę jednak zmieniono sporo i to w miejscach bardzo ważnych. Po pierwsze, nowy silnik, po drugie, zmodernizowany układ jezdny i po trzecie, bezpieczeństwo bierne. Ale po kolei, z poprzedniego modelu zachowano jedynie drzwi, dach i tylne błotniki. Cała reszta jest nowa, najbardziej widać to z przodu. Przede wszystkim nowa wypukła maska z łukowatym wyprofilowaniem oraz nowe wloty powietrza z chromowanymi ramkami. W zderzaku duże okrągłe lampy przeciwmgielne, a wyżej nowe zespolone reflektory i kierunkowskazy osłonięte wspólnym kloszem z poliwęglanu. Z tyłu bardziej przejrzyste lampy, nowy zderzak, a nad nim listwa w kolorze nadwozia mieszcząca tablicę rejestracyjną. W środku również niby podobnie jak w dotychczas sprzedawanych modelach, a jednak inaczej. Zmieniona tapicerka wewnętrzna drzwi, na siedzeniach materiał welurowy o stonowanej kolorystyce, regulacja wysokości fotela kierowcy stanowi standard. W standardzie również nowe zagłówki, które według producenta o 45% zmniejszają ryzyko urazu kręgosłupa. W standardzie także 4 airbagi z przodu, boczne umieszczono w oparciu foteli. W przedniej desce jak dotąd dominują kształty owalne, owalna jest konsoleta środkowa, nad którą ulokowano zegar i wskaźnik temperatury zewnętrznej, owalny kształt nawiewów i owalne przyciski. W owal wpisuje się również kształt tablicy z zegarami. Znajdujemy tu obrotomierz i szybkościomierz, a między nimi jedyny chyba w aucie prostokąt, pulpit informacyjny z przejrzyście zgrupowanymi wskaźnikami. Trójramienna kierownica obszyta jest skórą, a w prawej dźwigni znajduje się przycisk uruchamiający komputer pokładowy, który wyświetla informacje o średnim i chwilowym zużyciu paliwa, dystansie, jakim może przejechać do tankowania, średniej prędkości i kilka innych parametrów. Urządzenie to stanowi standard, poczynając już od modelu drugiego w kolejności cenowej. We wszystkich modelach, nawet w tym najtańszym, znajdziemy wspomaganie kierownicy, centralny zamek i elektrycznie opuszczane szyby z przodu. Wielkość bagażnika nie zmieniła się jak dotąd, 350 litrów przy normalnym położeniu tylnej kanapy i 1210 po jej rozłożeniu. Są to typowe wymiary w tej grupie aut. Wadą bagażnika jest natomiast nierówna podłoga po rozłożeniu tylnych siedzeń, mocno utrudniająca załadowanie cięższych i większych przedmiotów. W porównaniu do modelu poprzedniego w nowym Megane poprawił się komfort jazdy. Wynika to ze zmian zawieszenia auta oraz z cichszej pracy silnika. Przy 100 km na godzinę usłyszymy taki oto dźwięk. Jest to 67 dB. Przy 130 km poziom hałasu wyniesie 73 dB. Jak Państwo widzą, identyczne wyniki rejestrujemy w Fiacie Brava, a Ford Focus jest od Megane trochę cichszy. W sumie poziom komfortu jest nieco wyższy niż dotąd, wszakże różnica nie jest duża, ponieważ miejsca w środku nie przybyło, a poręczność auta, jeśli tak można powiedzieć, nie poprawiła się. W samochodzie testowym zainstalowano silnik o pojemności 1,6 litra zasilany przez elektronicznie sterowany system wielopunktowego wtrysku paliwa. Przy 5750 obrotach rozwija on moc aż 107 koni mechanicznych, a przy 3750 obrotach dysponujemy momentem obrotowym równym 15,4 kg. W głowicy pracują dwa wałki rozrządu sterujące 16 zaworami. Francuskiej firmie udało się wreszcie skonstruować motor, który w swojej klasie może rywalizować z konkurentami. Proszę popatrzeć, Fiat i Ford rejestrują wyniki zbliżone. Ale to żadna sztuka, jeśli silniki i Fiata i Forda mają wyższą pojemność. W warunkach drogowych czasy wyprzedzania Renówki, a są to parametry bezpośrednio rzutujące na poziom bezpieczeństwa, znacznie przewyższają osiągi konkurentów. Jak Państwo widzą, różnice wynoszą od 1,5 aż do 4 sekund. Przypominamy, że przy 100 km na godzinę w 4 sekundy auto przejeżdża 110 metrów. O tyle jest więc krótsza droga wyprzedzania Megane. Prawdziwym zaskoczeniem było jednak dla nas tankowanie. Zużycie paliwa w gęstym ruchu miejskim wyniosło zaledwie 8,2 litra na 100 km. Podczas jazdy szosowej przy prędkościach 120-140 km na godzinę nowe Megane spalało 7 litrów na setkę. Proszę porównać. Focus w mieście pali aż o 2 litry, a Fiat aż o 2,5 litra więcej. Średnio w całym teście zanotowaliśmy 7,6 litra na 100 km. Biorąc pod uwagę, że w zbiorniku Megane mieści się aż 60 litrów benzyny, łatwo wyliczyć, w czasie długich podróży nie musimy się martwić o stację benzynową. W nowym Megane zawieszenie przednie wzięto z Minivana Scenic. Z tyłu zastosowano czterodrążkowy układ z korektą geometrii, zwiększono także do 15 cali średnicę kół. Wszystko to spowodowało, że obecnie samochód lepiej trzyma kierunek jazdy i można nim bardziej precyzyjnie kierować. Nie jest to tak dobre podwozie jak w Fordzie Focus,
ale niewiele mu ustępuje. Koła samochodu dobrze wybierają nierówności, choć charakterystyka całego zawieszenia jest może zbyt miękka, a amortyzatory mogłyby lepiej wygaszać wstrząsy. Nieco do życzenia pozostawia zwrotność auta. Promień zawracania wynosi prawie 11 metrów, co przy aucie o długości 420 cm jest wynikiem nie najlepszym. Dobrze natomiast spisuje się nowy Megane na krętych, szybko przejeżdżanych drogach. Auto mimo przedniego napędu wprowadza się bez wysiłku w zakręt i kieruje się nim bez obawy, że tył ucieknie na zewnątrz łuku. Poprawiono układ hamulcowy. Swego czasu reklamy telewizyjne przekonywały nas o bezkonkurencyjnych hamulcach. W istocie rzecz wyglądała całkiem przeciętnie. Nowy model ze 100 km na godzinę zatrzymuje się na niespełna 42 metrach. Rozgrzanie całego układu hamulcowego zmniejsza jednak jego efektywność i droga hamowania wydłuża się do 45 metrów. Cóż, w tej klasie aut taki mniej więcej jest standard. Natomiast raczej się nie spotyka w niej standardowo montowanego systemu ABS. W nowym Megane znajduje się on nawet w najtańszej wersji. Najtańszy Megane 2 ze starym silnikiem o pojemności 1,4 litra kosztuje aktualnie 42 tysiące złotych. Za auto, które Państwo oglądają, trzeba zapłacić 49 tysięcy. Wydaje się, że cena jest wysoka, ale jeśli rozejrzymy się po cennikach innych firm i dodamy koszt wyposażenia, które w Megane otrzymujemy bez dopłaty, cena francuskiego kompaktu już taka wysoka się nie wydaje. Megane szczytowy okres powodzenia miało 3 lata temu. Czy przeprowadzona modernizacja wpłynie na wzrost zainteresowania? Czas pokaże. Nie będzie to łatwe, bo konkurencja w tej grupie samochodów jest wyjątkowo duża.